Ojciec Pio swoim synom i córkom duchowym nakazywał 2 razy dziennie rozważanie męki pańskiej. To nie jest lajtowa świętość. I to nie jest świętość podrabiana. Bo można być na zewnątrz świętym, można mieć bardzo religijną minę, pięknie złożone rączki, pobożnie klęczeć w ławce. I można być marionetką szatana równocześnie. Zbyt wielu już takich widziałem. Prawdziwa świętość wykuwa się w bólu i cierpieniu. W bólu i cierpieniu przede wszystkim z powodu swojego grzechu. Oraz w bólu i cierpieniu zadośćczynienia za swój grzech. Prawdziwa miłość do swojego męża, do swojej żony, wykuwa się w bólu i cierpieniu nie tylko przyjmowaniu grzechów, skutków i konsekwencji tego i tej, której obiecałem przed Bogiem, że nie zostawię, nie opuszczę, będę do końca, nie tylko na dobre, ale też na złe. Ale też w bólu i cierpieniu zadośćczynienia żony za grzechy męża, męża za grzechy żony. Prawdziwa świętość wykuwa się w zadośćczynieniu rodziców za grzechy swoich dzieci. Zadośćuczynieniu za grzechy swoich rodziców. Zadośćczynienie czynione przez dzieci. Prawdziwa miłość to nie tylko powiedzenie amen, przebaczam Ci, tak jak Jezus to czyni na krzyżu, ale prawdziwa miłość to też wynagradzanie za grzechy i zadośćczynienie za nie. Wielu z nas, wiecie o tym dobrze, żyje w ciągłych grzechach nieustannie powtarzających się, ponieważ nie tylko, że za nie prawdziwie nie żałujemy, ale też nie czynimy 5. warunku spowiedzi świętej. Nie czynimy zadość za grzechy, które popełniliśmy. Nie wynagradzamy Bogu i ludziom za grzechy, którymi skrzywdziliśmy Boga i skrzywdziliśmy drugiego człowieka. I dlatego często nasze spowiedzi święte wcale nie są święte. Są wyznawaniem grzechów, ale nie przynoszą takich owoców, jak powinny, ponieważ nie wypełniamy całym sercem 5. warunku spowiedzi świętej. Nie czynimy zadośćuczynienia i wynagradzania za grzechy, które uczyniliśmy. I to jest, wydaje mi się, jakiś bardzo słaby punkt w naszym nawracaniu się po spowiedzi świętej. Bo przecież chociażby ta modlitwa, którą ksiądz daje nam w sakramencie spowiedzi jako pokutę, to tylko symbol pokuty. Po spowiedzi świętej powinno się rozpocząć wynagradzanie za każdy grzech, który wyspowiadałem w spowiedzi świętej. Bardzo konkretne wynagradzanie za każdy grzech Bogu i drugiemu człowiekowi. Zadośćuczynienie. Zadośćczynienie. To słowo, które dzisiaj bardzo rzadko jest używane w kościołach, na kazalnicach, w formacji duchowej. I dlatego też nasze chrześcijaństwo nie przynosi potężnej mocy przemiany życia, bo nie ma zadośćczynienia za grzechy. Aby podążać z bliska za Jezusem, zjednoczyć się z Nim, pisze mistyczka Luisa Picaretta. Przeoblec się w Jezusa. Chodzi o to, aby odtworzyć w nas Jego myśli, Jego intencje, Jego modlitwy, Jego zadośćuczynienia, Jego cierpienia oraz Jego miłość. Aby wspólnie z Jezusem otaczać chwałą i dawać Mu zadośćuczynienia, by zbawić i uświęcić siebie samych i wszystkich naszych braci, siostry,
dla triumfu Jego Królestwa. Wiecie, że idea tej męki pochodzi właśnie od tej włoskiej mistyczki. Idea tej męki, zwanej zegarem męki pańskiej, ma nihil obstat i imprimatur Kościoła katolickiego. Proces beatyfikacyjny jest w toku Luizy Picaretty, ale ta męka pańska, 24 godziny przeżywania z Jezusem Jego męki, jest nieco inna niż to, co możemy sobie wyobrażać czy przeżywać w innych nabożeństwach, takich jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, jeśli są związane z męką pańską. Tu chodzi o coś troszeczkę innego, właśnie o te zadośćuczynienia, które stanowią charakterystykę tego nabożeństwa. Luisa Picaretta pisze do swojego kierownika duchowego: chcę powiedzieć Ojcu, że celem owych godzin męki pańskiej nie jest tylko odtworzenie historii męki, ponieważ jest wiele książek i nabożeństw, które traktują o tym nabożnym temacie. I nie byłoby potrzeby pisania jeszcze jednej. Celem owych godzin jest zadośćuczynienie. Czyli dusza jednoczy rozmaite momenty męki naszego Pana z wieloma różnymi przewinieniami i wspólnie z Jezusem daje godne zadośćuczynienie i zwraca Mu niemal wszystko, co każde stworzenie jest Mu winne. Kochani moi, doświadczycie tego, jak... To jest też moje doświadczenie, że za każdym razem, kiedy modlę się tą modlitwą, Duch Święty pokazuje mi różne aspekty zadośćuczynienia, których wcześniej w ogóle nie zauważałem, nawet nie brałem pod uwagę. Zadośćuczynienie to też słowo, które gdzieś ucieka nam z naszej formacji duchowej. Mianowicie wdzięczność. Wdzięczność Bogu za wszystko. My często mamy taką postawę roszczeniową, należy nam się. I zapomnieliśmy być wdzięczni. I zobaczycie w tych godzinach męki pańskiej, kiedy Jezus prosi o zadośćuczynienie za brak wdzięczności w najprostszych rzeczach. Za to, że jesteśmy zdrowi, że mamy co jeść, że mamy dach nad głową, że widzimy, że mamy ręce, że mamy nogi. My uważamy to za coś oczywistego. Nigdy nie pomyślimy, żeby codziennie dziękować Bogu za to, że mamy oczy, że możemy widzieć. Za to, że mamy dach nad głową, że możemy coś dzisiaj zjeść na śniadanie. Że możemy wsiąść do samochodu i pojechać. Kompletnie nie odczuwamy, że to jest wdzięczność, którą powinniśmy okazać Bogu każdego dnia. Że możemy być zdrowi. To jest dla nas oczywiste. Okazuje się, że to nie jest dla Boga oczywiste. Że On pragnie wdzięczności swoich stworzeń za każdy oddech, który nam daje. Tchnienie życia. Że ja mogę dzisiaj być tutaj z wami, patrzeć na was, oddychać. Wdzięczność za to Bogu. Przechodzimy tak bardzo oczywiście nad oczywistymi rzeczami, które wcale nie są oczywiste. Brak wdzięczności jest jedną z najbardziej dojmujących wad naszej formacji duchowej. Brak wdzięczności. Wiecie, kiedy pracowałem przez jakiś czas w szpitalu, opiekowałem się chorymi, odprowadzałem ich na drugą stronę życia. Pamiętam taki okres, kiedy wydawało mi się, że cierpię najbardziej na świecie, że nikt tak nie cierpi jak ja. Przychodziłem przed Najświętszy Sakrament i mówiłem: Boże, dlaczego tak cierpię? Dlaczego to przeżywam? Dlaczego? Miałem wrażenie, że jestem największym cierpiętnikiem na tej planecie. Że wszyscy mają fajnie, tylko ja mam strasznie. I Pan dał mi możliwość pracowania przez kilka miesięcy w szpitalu, wśród umierających. I wiecie, już pierwszego dnia przestałem narzekać. Już przez pierwszego dnia przestałem mówić Bogu,
dlaczego i za jakie grzechy. Kiedy zobaczyłem, jak cierpią inni i potrafią się uśmiechać i potrafią być wdzięczni i potrafią z radością w sercu i piękną harmonią wypisaną na twarzy przyjmować to, że umierają, że ich tak boli. 24 ha na dobę boli i już nic nie pomaga. I potrafią za to dziękować Bogu. Rozumiecie? To jest szkoła. To jest szkoła. Myślę sobie o córce mojej przyjaciółki. Nastolatka, która uważa, że niepotrzebne jest jej chodzenie do kościoła. Mama modli się za nią bardzo. I wydawać by się mogło, że Pan Bóg tam nie czyni nic w sercu tego dziecka, że to dziecko nie dopuszcza Pana Boga. Pamiętam kiedyś, jak bardzo bolała ją głowa, tak, że prawie wymiotuje z bólu głowy. I pamiętam, że podszedłem do niej i chciałem się pomodlić, żeby ją główka przestała boleć. Nastoletnia dziewczyna, 17 lat, powiedziała, że ona ofiarowuje ten ból za tych, którzy cierpią o wiele bardziej niż ona, żeby mniej cierpieli. Słuchajcie, patrzyłem na tą dziewczynkę ze wstydem. Rozumiecie, ona, która oficjalnie uważa siebie za małą ateistkę, Bóg jej jest do niczego potrzebny, ma rozumienie cierpienia i sensu cierpienia najwyższych świętych, rozumiecie? I wiem, że to modlitwa tej mamy za tą córkę, że ona ma mądrość, która nie jest dana wielu chrześcijanom. Tutaj, w tym miejscu, to będzie miejsce naszej duchowej walki, wielkiej walki o łaskę, ale przede wszystkim uświadomienie sobie naszych grzechów, grzechów naszego małżeństwa, grzechów naszej rodziny i proszenie Boga o miłosierdzie dla nas. Ale to też będzie zwrócenie się całym sercem do Jezusa i do Maryi, aby nie koncentrować się na bólu i cierpieniu, które my przeżywamy, tylko skoncentrować się całkowicie na tym, żeby być pocieszycielem serca Jezusa, pocieszycielem serca Maryi. W tych godzinach, pisze Luisa Picaretta, będziemy składać na różne sposoby zadośćuczynienia. Oznacza to, że w niektórych godzinach dusza będzie błogosławić, w innych współczuć, w innych wychwalać, w jeszcze innych nieść pociechę cierpiącemu Jezusowi, w innych godzinach wynagradzać, w jeszcze innych błagać, modlić się i upraszać. Zadowolenie, pisze Picaretta, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy owe godziny, jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji do praktykowania znajdował się w każdym mieście lub miasteczku. Ponieważ gdy je rozważamy, dzieje się tak, jakby Jezus słyszał w tych zadośćuczynieniach odtwarzany swój własny głos i swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej męki. I tego rzeczywiście nie ma nigdzie. Jezus pokazuje Picarecie swoje własne modlitwy, które wydobywały się z największych głębin jego serca, zadośćczyniące Ojcu Niebieskiemu przez 24 godziny jego męki. Jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to wydaje mi się, mówi Picaretta,
że Jezus daje mi do zrozumienia, iż sprawiedliwość Boża zostałaby częściowo złagodzona, a jej bicze byłyby częściowo powstrzymane, jak gdyby osłabione w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi. I mówi Jezus, godziny mojej męki są moimi własnymi modlitwami, moim zadośćuczynieniem i całą miłością, które wychodziły z głębin mojego serca. Jezus powiedział, córko moja, w nagrodę za to, że napisałaś godziny męki, za każde słowo, które napisałaś, dam ci pocałunek i duszę. Zobaczcie, za każde słowo, które napisała, tych słów przez 24 godziny będzie bardzo wiele. Tysiące. Luisa dostała za każde napisane słowo tej męki jedną duszę, która zostanie zbawiona. Ale ona od razu pyta, Jezu, miłości moja, to dla mnie. A co dasz tym, którzy będą rozważać te 24 godziny męki? Jezus powiedział, jeśli będą je rozważać wspólnie ze mną i za pomocą mojej własnej woli, im również dam duszę za każde słowo, które przeczytają. Ponieważ większy lub mniejszy efekt tych godzin męki wynika z większej lub mniejszej jedności, jaką ze mną będą tworzyć w czasie tej męki. Jeśli stworzenie rozważa je za pośrednictwem mojej woli, to ukrywa się w mojej woli, a kiedy działa moja wola, mogę czynić wszelkie dobro, jakiego zapragnę, nawet za pomocą jednego tylko słowa przeżytego w tej męce. I będę to czynił za każdym razem, gdy będziecie je rozważać. Bólem Luizy Picarety było to, że tak mało ludzi chce modlić się 24 godzinami męki. Płakała Jezusowi, że tylko kilka dusz podejmuje tą modlitwę. Jezus jej odpowiedział, córko moja, nie płacz. Nawet gdyby była tylko jedna dusza, powinnaś być zadowolona. Czyż nie zniósłbym całej swojej męki, nawet gdyby tylko jedna dusza miała być zbawiona? Tak samo i ty. Dobro nie może być pomijane z powodu tego, że tylko kilku z niego korzysta. Całe zło jest po stronie tych, którzy mogą to czynić, ale nie czynią tego. Godziny te mają największą wartość spośród wszystkiego, ponieważ nie są niczym innym jak powtórzeniem tego, co ja czyniłem w trakcie swojego śmiertelnego życia i tego, co nadal czynię w Najświętszym Sakramencie. Gdy słyszę godziny mojej męki rozważane przez was, słyszę swój własny głos i swoje własne modlitwy. Widzę więc w tej duszy swoją wolę, której pragnieniem jest dobro wszystkich i zadośćuczynienie za wszystkich. I czuję się porwany, aby w duszy tej zamieszkać i czynić w niej to, co ona sama czyni. Och, jak bardzo bym chciał, żeby w każdej miejscowości choć jedna osoba rozważała godziny mojej męki. Słyszałbym siebie samego w każdej miejscowości, a moja sprawiedliwość ogromnie oburzona w tych czasach zostałaby częściowo złagodzona. To są zdumiewające obietnice Pana Jezusa. Jesteście z tylu miast. Byłoby to piękne, gdybyśmy roznieśli tą mękę do miast Polski, gdzie powstawałyby grupy, wspólnoty, które jak iskra z tego miejsca zaczęłyby modlić się nabożeństwem męki 24-godzinnej, wypraszając miłosierdzie dla całych miast. Tak, to jest modlitwa hardkorowa.
To jest modlitwa wyczerpująca. To jest modlitwa trudna. To jest modlitwa wymagająca wielkiej łaski i wielkiego hartu ducha. Ale tylko takie modlitwy dochodzą do serca Boga. Ważne tylko, żebyśmy byli jak dzieci. Jak dzieci, które chcą całkowicie zaufać w to, że Bóg da im to, o co proszą, kiedy oni dadzą Bogu to, o co On ich prosi. Tutaj, w tym miejscu, dzieją się niezwykłe cuda. Myślę sobie o sytuacji z wczoraj. Przygotowujemy ten plac. Podchodzi do mnie pani z małą dziewczynką, kilkuletnią. Mówi, proszę księdza, proszę o słówko tylko, na chwileczkę. Pytam, w czym mogę pomóc? Proszę księdza, chciałam podziękować. Co się stało? Miesiąc temu tutaj ksiądz głosił rekolekcję. Przyszłam z moją córeczką, która cały czas się bardzo jąkała. Nie można było w ogóle zrozumieć, o czym ona mówi. Ksiądz popatrzył na nią, na Matkę Bożą, pobłogosławił i poszedł. I moja córka od tego momentu przestała się w ogóle jąkać. Mówi bez żadnego problemu, płynnie. I płacze mama, i płacze córeczka. Rozumiecie? Jedno błogosławieństwo. Maria tu daje niesamowite łaski, niesamowite cuda. Tylko pragnie, abyśmy całym sercem odpowiedzieli na jej wołanie. Bądź przy moim synu. Bądź razem ze mną pod jego krzyżem. Przeżywaj każdą chwilę jego cierpienia razem ze mną, a dam ci wszystko, co potrzebne dla twojego zbawienia, dla zbawienia twojego małżeństwa, dla zbawienia twojej rodziny. Tak, to nie są modlitwy, które sprowadzają tłumy na stadiony. To jest modlitwa, która jest wielkim cierpieniem, współcierpieniem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I diabeł zrobi wszystko, żebyś tej modlitwy nie odmówił, nie przeżył. Modliliśmy się z organizatorami tej modlitwy o to, żeby wszystkim wam starczyło odwagę, pomimo niesprzyjającej aury, przyjechać tutaj i modlić się. Wielu będzie łączyło się online z nami, w transmisjach internetowych na całym świecie. Ale chcę wam powiedzieć na sam koniec. Dziękuję wam, że przyjechaliście tutaj, a nie siedliście sobie w pokoju, w domku, nie zaparzyliście sobie dobrej kaweczki, nie przygotowali na waszym ciepłym foteliku z kocykiem różańczyka, nie odpaliliście internetu i w pięknych okolicznościach przyrody nie łączycie się duchowo z tymi, którzy modlą się tutaj. Straciliśmy dzisiaj tą świadomość ofiary. Kościół stał się online, rekolekcje online, konferencje online, msze święte online, wszystko online. Ciekawe, czy w niebie też będziesz online. Nie życzę tego ani tobie, ani sobie. Może będziesz, nie wiem, w innym miejscu niż w niebie. I za to online dostaniesz łaskę, żebyś online widział, jak się wszyscy radują szczęśliwi w niebie. A ty już online to widział i oglądał. Dlatego dziękuję wam. Jesteście jak 400 bohaterów króla Dawida. Jest taki piękny pasus, wiecie, zawsze z przejęciem to czytałem. Kiedy w Księdze Sędziów jest taki piękny fragment mówiący właśnie o Dawidzie, królu Dawidzie, który miał 400 wojowników najbliższych jemu. To była taka gwardia, taki top team jego najlepszych wojowników, którzy przeszli z nim całe bitwy, wszystkie wojny i nigdy od niego nie odeszli. Zostali nazwani bohaterami, bohaterami króla Dawida. I chciałbym, żebyśmy byli jak tych 400 bohaterów króla Dawida, tylko że bohaterów Matki Boskiej Bolesnej. Że kiedy ona na nas patrzy, to tak jak król Dawid patrzył na swoich żołnierzy, z którymi przeszedł najtrudniejsze walki i bitwy, którzy go nie zostawili. Ze wzruszeniem, z dumą,
z szacunkiem, z czcią, z największą miłością. I chciałbym, żebyście to spojrzenie Maryi mieli przez 24 godziny. Szczególnie wtedy, kiedy będzie nam ciężko. Żebyście wpatrzyli się w nią.